Witam, witam. Czas na czwarty dzień turnieju. Podbite ulepszenia czterogwiazdkowe bez ognia. Póki co jedna porażka w ataku, natomiast obrony całkiem solidnie. Dzisiaj wpadła kolejna wygrana. Jest stabilny A cały tydzień, więc to jest duży plus. Nie spodziewałem się, ale jest ok. Zobaczmy, kto dzisiaj pierwszy. No ok. Złotko, czyli już wiem, że będzie fajnie. I zastanawiam się, czy iść fioletami. Przydałoby się czyszczenie dodatkowe. Czy dorzucić kolejny fiolet? Ametrynę bym musiał jako szybką postać. Ops. I chyba kiwka. No już raz tak przegrałem walkę, że wziąłem kiwka zamiast Lixiu. Ale zróbmy to. Ametryna i kiwek. Szczerze to nawet chętnie bym tu mono poszedł i wjechał fioletami grubo w tanka. No nie mam tu dezaktywacji. Ta będzie odbijała. A nie, mam dezaktywację u ametryny, ale nie mam z klocka. No nie wiem, zobaczymy. Może być ciężko, szczególnie z tymi... z tą suszą. A, fiolety. Dobra, pójdę po fiolet. No, super. No to już wiem, że będę wyciszony. A może nie? Okej. Okay. To przyfarciło. Tylko co dalej? Mam trzy fiolety. Więc zależy, w kogo by przeskoczyło. Tylko czy nie opłaca mi się złożyć... Zróbmy to tak. Git. To był dobry ruch w sumie. A teraz tak. Ponurak może uderzyć. Myślę, co jeszcze mogę tu wyciągnąć z tego. Muszę złożyć chyba bezpośrednio fiolety w Lee. Poszło w Kalo. Cholercia, bo jej nie dobiję. Tylko później nic nie mam. Dlatego pójdę chyba w kaskadę. Okej. Okay. Złotko prawie zginęło. Mógłbym załadować ametrynę na trzeci ładunek i to nie będzie głupie, patrząc na to, że złotko i tak zginie. Okej. Okay. Bijemy wszystkich. Zróbmy to na razie tak. Spróbujmy go dobić. Pięknie. No to tu już, że wygrana to raczej jest formalność. Czy będzie odbicie? Tym razem nie. Plus dla mnie. I w końcu się uda złożyć niebieskie, ale już nie będą potrzebne. A jednak. Porobione. I walka numer dwa. Okej, mieliki. Przydałoby się niszczenie pomocników. Jedyne, jakie mam dostępne, to byłby zielony. Odbity mógłbym zagrać tu z Lixiu. A może spróbujmy tak. Jest kontra, więc nie wiem, czy bym chciał rekina zabierać. I zrobiłbym coś szalonego. Okej, okay, coś takiego. Zobaczmy. Okej, okay, fioletowych potrzebuję bardziej. Zrobię ten niż czerwonych, zrobię ten ruch. Niestety nie mam teraz czwórki fioletowej. Pójdę tutaj po te żółte. Okej, okay, mam czwórkę fioletową. Dobra. To mi załaduje Rygarda. Zostawię tą bombę na górze, ona może być potrzebna. Okej, okay, chyba nie będzie.
Ach, kurde. Czemu kwachu nie poblokował wszystkich, tylko nie tam, gdzie trzeba. No dobra, teraz sprawdzamy, czy będą odbicia. Niebieskie w teorii mam. Kurde, muszę blokować obie strony. Zaczekam chyba, aż Rigard się odpali. I będę próbował blokować tutaj. Zobaczmy, czy Azmia będzie miała opór. Nie miała. Więc w teorii mogę blokować też drugą stronę. Problem jest taki, że nie bardzo mam żółte. Ok. Jednak jakieś mam. Dobra, chyba muszę iść po Rigarda. Sorry. Nie wiem. Cholera, to nie był dobry ruch. No niestety. Wszystko się podpala, żółte wyschły. Pytanie, w kogo Kiwek uderzy? W Kirilla pewnie. Jasne. No i teraz zmarnuję to niebieskie. I na kogo przeskoczy? No, też nie najlepiej. Ciężko będzie się tu przebić przez tych pomocników. Kiwek będzie zaraz znowu bił, więc teraz pytanie. Czy opyla mi się odpalać teraz Rigarda? Ale odpalę. Liczyłem na jakieś przypadkowe złożenie żółtego. Okej, nie ma jeszcze tragedii. A, trzeba wybić tą Mieliki. Czy Rigard będzie miał opór? Nie. Bardzo mnie cieszy ta ilość czerwonych. A, dobra, zobaczmy, czy wejdzie w Rigarda znowu. Kurde, opór miał. No to on zaraz oczyści. Ale chyba będę w stanie wybić Mieliki. Git. Jedną mniej. Kaedmon będzie teraz bił. Bolało. Wiem, mogłem zaczekać, bo... Bo Kiwek będzie bił. Pewnie w żółtego tym razem. A w żółtych mam fajny diament do złożenia. Okej, w kwach. Dobra, i pytanie, na kogo Kwazir będzie to przerzucał? Dobrze by było, żeby na siebie albo Kirilla. Kurde, serio. Okej, siadło. Fajnie by było Rigarda załadować i się oczyścić. Jest na to szansa. Oj, Kiwek znowu, kurde. No musieli tu. Ale może się uda zdjąć Rigarda. Git. Drugiego mniej. No way, naprawdę. Dobra, Kiwek zaraz znowu będzie bił.
Tu będę miał żółte. Plus jest taki, że mam mocno podbite życie. Tylko chodzi o to, żeby żółte nie oberwały od kiwka teraz. No mówię, żeby żółte nie oberwały. Okej, okay, tiebreak. Czy nie przeskoczy na Rigarda? Nie, git. Dobra, dobra, starczy. Dobra, to Kadmona jestem chyba w stanie wybić. Nie wiem, czy tym specem. Git. Wy macie jeszcze jedną rundę. Potrzebuję żółtego. Tu będzie, ale zrobię to tak i złożę kombo z niebieskimi. Liczę, że pomocnicy zaraz wybiją kiwka. Okej, okay, są żółte, git. Porobione. Niezła walka. I o dziwo, nic mi nie zginęło. Walka numer 3. Okej. Okay. Zielono mi. I tu jest Brynhild. Ty wypadasz. A właśnie, czy wraca rekin, skoro to jest... Aha, to jest zwykły Kaedmon. W teorii mogę zagrać tym składem. Duża siła ofensywna. Jest wskrzeszacz. I to jest ciekawe połączenie z Kalo w tym turnieju. Ale mam dużo fioletów. Okej. I teraz mógłbym zaczekać, żeby on uderzył. Zobaczmy, czy się uda go teraz wybić. Okej. Praktycznie tak, bo teraz żółte powinny go zdjąć. Z Rigardem mogę zaczekać na... A zróbmy tak. Git. To ty tu. A, ty jesteś zablokowana. W sensie spowolniona. No i po walce. No, jeszcze nie. Już tak, porobione. I walka numer 4. Jest 1%, dwie walki przed końcem, więc git. Dobra, ten ma odbicia, ale tylko w jednego przeciwnika. Ten jest ciekawą postacią na ten turniej. Kaedmon jest znowu klasyczny, więc w sumie mogę zostawić ten sam skład bez dezaktywacji. Tylko dezaktywacja z klocka i siła uderzenia klockiem. No tylko jak nie ma żółtych i nie ma fioletów, to ten skład ma problem. Pierwszy żółty. Okej, to chyba nie jest diament. Ale zróbmy tak. Mogę szukać jeszcze diamentu. Ale wszystko za długo trwa. Lipa. Dobra, muszę iść po trójki. No, niestety tu nie siądzie. Już Steropę zdaje podbicia. Ja nadal nie mogę nic odpalić. Ach, te niebieskie to będzie za mało. Piękne zero będzie. Jeden klocek też mi nic nie da. Kurde, na górę mogłem go wciągnąć. Okej, okay, mam fiolety. Pytanie, kogo mi zdejmie Kaedmon? A, cudnie. No to nie wiem, co mogę jeszcze tu zrobić. Żółte tu podprowadzić.
ale to nic nie da. Totalnie. Zielono, czerwono, ale trzech kolorów, które wziąłem, nie było. Dzięki Zynga. I ostatnia walka. I to była taka walka, gdzie sam tank mnie rozjechał. Ok. W teorii tutaj nie powinienem brać rekina. Ale chyba go wezmę. Zróbmy tak. Tak. Ten mogło się lepiej ustawić. Bo mi uciekają te klocki. Liczę na czwórkę fioletową na dole. No to się przeliczyłem. Okej. Ej, no. Ha, i teraz pytanie, czy żółtymi bym go zdjął? Nie wiem, dlatego zrobię tak. Bo odpalę więcej klocków. Zabrakło. Ok. Jedna Lixiu nadal jest zbuffowana. I ona chyba by mu dała radę. Tylko teraz muszę ryzykować. W kogo trafi kiwek? Nie, tak, no muszę tak zrobić. Ok, Kaedmon chyba zginie. Git. No i kiwek bije, tylko w kogo? W Lixiu. Nie, w rekina. Pół biedy. Bo mogę blokować tą stronę. Z tym, że mam obniżony atak. To spróbuję zablokować też tą stronę. Opór. Lipa. Fiolet z jednym klockiem na pusto. Ok, oczywiście ciut zabrakło, żeby to załadować. No dobra, trzeba wyciszać tą stronę. Dać się w razie czego ich Rygardowi odpalić. Ważne, żeby obie li jeszcze przeżyły. Git. Teraz tak. Niewiele opcji mam do zrobienia. Mam fiolety na kiwka, ale ich nie chcę zrobić. Bo mogą mi wyciszyć Lixiu. Natomiast te fiolety w combo z niebieskimi są spoko. Ale zróbmy to tak. Ok, też nie było źle. Teraz tak, Kalo będzie kopiował Kaedmona, ale chyba... Tak, Kaedmona... Ha, dobra, nie mogę dać mu skopiować. Z prostego powodu. Tylko kurde, nic tu nie mam. Jeżeli on odpali, to nie będę mógł użyć... Dobra, chyba zaryzykuję, że jeden klocek odpali mi Lixiu. Okej. Nie w rekinie. No way, naprawdę. Przeskoczyło. Dobra, Rygarda chyba jestem w stanie wybić. O, no ale nie musiał mieć tego oporu. No to robi się nieciekawie. A ten. Pytanie, czy rekin mi nie zginie. Dobra, muszę to zrobić tak. O, serio. Ale może i lepiej. No. Nie bijcie ciągle w niego. Dajcie żółty od dołu.
żółty od dołu. No tylko żółty mnie tu od dołu ratował. Dacie tu żółty? Naprawdę nie? Jaki mam ruch teraz? Niebieskie w Rigarda. Aj, no jest żółty, tylko teraz idę o zakład, że Lixius prawie... Nie, ta druga dostała. No i co, przerzuci mi na tą drugą? Nie, na Rigarda, no jasne. I co mogę tu zrobić? Nadal nic. Okej, są żółte. Boże. Dobra, zróbmy tak. Może Rigarda nie... Nie załaduje. Oczywiście muszę go załadować i oni też. Okej. Jednego mniej, ale muszę wyciszyć Kalo koniecznie. Dobra, wszystko wyciszone i wydaje się, że odzyskałem kontrolę walki. No, gdyby... Wszedł jeszcze żółty klocek, ale go mam. Więc znowu będę mógł wyciszać. A właściwie to tu muszę wybić Kalo. Oj. Nie zauważyłem, że Kiwek ma już pełną manę. Rigarda. No jasne. Mój Rigard nie ma oporów. Dobra, mam jeszcze jedną turę. Byle nie załadować fioletów. Nadal byle nie załadować fioletów. Git. Git. Oczywiście odrodzenie. Porobione. Dwie walki w tiebreaku na minutę przed końcem. Nieźle. Szkoda tego zera. Nadal trzymam się gdzieś tam w okolicach top 1000. Nie widzę Polaków. Doberman ze starty? Sparty? Nie. Navi, nadal się pod ciebie podszywają. No dobra, dajcie znać, jak wam idzie w turnieju. Dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.